body's a blessing, girl. I ain't trying to pressure her. No. She messed with the temperature. Dzień dobry, moje kolorowe misie, cześć i czołem. Witam was w kolejnym odcinku z Frostpunka. Słuchajcie, dzieje się grubo. Za chwilę będę miał obniżenie temperatury o 3 poziomy. Nie wiem, jak moja kolonia takie coś przeżyje. Może być mega, mega ciężko. No teraz na szczęście jestem na obniżonej mocy. Ale no patrzcie, już w tej chwili muszę podnieść drugiego poziomu poziom pary, co nie wiem, coś mi to w ogóle da, zobaczymy. Mamy teraz temperaturę minus 40 stopni. Zobaczmy, jak to będzie wyglądało. Temperatura się podnosi, tak? No dobra, temperatura jest teraz w porządku. Ale podejrzewam, że moje zużycie węgla wzrosło dramatycznie. I ja też chyba nie mam za bardzo możliwości. O, patrzcie, lekki minus. Co tutaj zrobić? Dobra, obniżmy trochę badania. I tych czterech ludzi wrzucimy do stosu węgla. Co to pomoże? No, na zero wychodzimy. Wychodzimy na zero, czyli jest świetnie, ale nie do końca. Dlaczego nie do końca? Dlatego moje misie, że za dwa dni będzie 60 stopni. I to będzie znowu słabe. Nie wiem. Ludzi mi nie przybywa. Rdzeni parowych nie posiadam, żeby budować automatony. Więc jest ciężko, słuchajcie, naprawdę jest ciężko. Nie wiem, jak my sobie poradzimy z tym. Naprawdę nie wiem. Mod węglowy. No właśnie, bo tu jest to cała sterta na pewno i dlatego on nie pracuje. Trzeba by zbudować jak zbieraczy w takim razie. Poczekajcie. W zasobach. Aha, nie mam stali. To komplikuje sytuację. Mam nadzieję, że mi się w miarę szybko zbuduje. Po co się miało zbudować, czyli zaraz kopalnia żelaza. Czy huta. Jest huta, słuchajcie. Pomyślmy. Ulepszenie składu zasobów. Nie mam, nie używam. Autonomy zwiadowczy, na pewno nie. Grzejniki. Dobra, zróbmy grzejniki. Niech będą na wszelki wypadek. Dajcie mi tutaj. Drogę. Tutaj puścimy oczywiście autonoma do pracy. Co się stało? List z podziękowaniem. Ja zrobię to troszkę inaczej. Dam w ten sposób, żeby miał delikatny minus, a nie delikatny plus. Bo mi się kończy. Nie mam, nie chcę mi się budować składu. Nie mam na to jednostek, bo do składu trzeba. Stala, ja jej nie mam, więc bez sensu. Niech to idzie na delikatny minus. Zawsze możemy tych ludzi stąd wyrzucić w to miejsce. A i miałem protezę oczywiście zaraz zrobić. To jest taki podstawa, żeby tych ludzi chorych przywracać. Jak wyglądamy z temperaturą? Okej, ale jak nam te dwa poziomy wejdą, to ja nie wiem, jak my damy radę. Bez rdzeni parowych.
Osoby po amputacji. No następna, no dobra. Dobra, wynajdziemy. Nie stać nas na to, sorry. Sorry. Wolicie żyć, czy wolicie mieć nogi? No to jest kurde wybór Zofii. Ale lepiej chyba żyć i mieć protezę niż nie żyć. Tak mi się wydaje. Proszę, czas przyspieszyć. I działamy. Co się stało? Dzień, szanuję. Ale proszę mi to zbudować, tą drogę. No, ludziczki, ja was potrzebuję. I to na gwałt. Proszę tą przekopać drogę. Po pracy kopiecie drogę. Tak to powinno właśnie wyglądać, kurde. Robota, a nie tam. Obijanie się. Dobra, poczekajcie. Co tu jest? Węgiel i stal. Czy co nie? Jedni i drugi, wracajcie. Wróć. Potem was wyślę jeszcze raz. Ja potrzebuję od was surowców, żeby się rozwijać. Jest kopalnia, tak? Weź na chwilę się wyłącz, włącz się tu. Aha, dwa w węglowym. Pięknie, kurde. Po prostu pięknie. Ja nie mam tyle autobotów chyba. Czyli nie zrobię tej misji. Sprawdźmy to. Jeden, dwa, trzy, cztery. Mam cztery. Potrzebuję pięć. Gdzie jest mój jeden autonom? Miałem mieć pięć autonomów. A tutaj potrzebuję pięć. To ile mam tych? Jeszcze raz. Jeden, dwa, trzy, cztery. Cztery właśnie mam. Właśnie o to chodzi. Ja powinien mieć pięć. Cóż tu się stało, że nie mam pięciu autonomów? Nie mam rdzeni parowych. No dobra. Protetykę miałem zrobić, żeby ludzi do pracy przywrócić. Proszę. Dwa. Wolno, bo wolno, ale się zrobią. Czemu mi się wydawało, że ja mam więcej tych autonomów? Nie wiem. Będą surowce, tylko nie mają żadnych rdzeni parowych. Muszę rdzenie parowe tego znaleźć. Jaskinia na zboczu. A to jest duży kłopot zawsze.
Teraz, bo no też nie mam węgla, prawda? Na minusie mam węgiel, no tak, no bo włączę jedną kopalnię. Zróbmy w takim razie tak. Tak. Dobra. Będzie lekki przyrost metalu. Niezbyt duży, ale jakiś tam będzie. 8 dziennie szanujące. Ewentualnie może ilość żarcia zmniejszyć. Rozróbmy tak. Autonomię. Kochany. Wyłącz się. Ja potrzebuję mieć jeszcze 100 stali, żeby to zrobić. Okej. Jak oni zrobią, trwa tam dwie osoby wskoczą, to się wrzucimy tutaj. W tej chwili podejrzewam to życie by tak o, za mało. Możemy zrobić też tak, jednego tutaj. Jest jakby troszkę, myślę, lepiej. Już mi nie powinno tak spadać bardzo, troszkę spada. To jest, taki spadek jest spoko. Taki spadek, słuchajcie, jest spoko. Grzejniki, świetnie. Co mogę teraz wybadać? Popatrzmy. Za duży skok. Surowca. Nie byłoby głupie. Bo mam trochę tych chorych osób, a muszę o nich dbać teraz. Tak samo domy potem lepsze zrobić. Ale chyba zrobimy to. Albo to. Bo nam da większą wydajność. To, nie, to trzeba się to zrobić. Trzeba się przygotować na zimę. Niech się pracuje, słuchajcie. Niech się robi. W takim razie śmigaj tutaj. Jeden odzyskany. No bo no tak, tak się zakleszczył w kopalni. No co za dziad. Co za dziad z tego autonoma. Ile nam tej stali daje? 62 dziennie, no dobra. To niech się to robi, bo ja potrzebuję przecież. Ajajaj.
Dobra, lecz mi sam mogę zbudować. Gorzej z jej wyposażeniem, ale zbudować mogę. Węgiel jest, drewno jest pełne, tak? Dobra, tak może tutaj przejdziesz. Jeden tu ma być. A drugi tutaj, okej. Dobra, jest. Barak zbieraczy. Jak to działa? Postawimy, bo ustawimy, wiecie, coś tam innego. I oczekujesz? Ruszaj tutaj. Szukać migzeni parowych. Nie ma czasu na głupotki. Jedzenie jest w dobrej kondycji. No, otworzyłem nową lecznicę i co? Świetnie. Dajcie tutaj. Nie, tu. A ty, panie autonomie, tutaj zapraszam. Węgiel kopać. Lekki minus, dobra. Lekki minus jest do przeżycia, ale ja potrzebuję jeszcze autonomów. Boże, jeszcze potrzebuję autonomów. Nie wiem, jak do tego dojść. Niech oni idą, szukają tych rdzeni parowych, przecież ja tutaj umrę. Umrę śmiercią tragiczną tutaj przez nich. Oho, temperatura. Oj, patrzcie, to nie starcza. To zróbmy inaczej. To się zmieniło. Damy tak. To musi być drugi poziom pary. Czy może być chłodno? Zaraz. Co najmniej chłodno. No dobra. Zostawmy to w takim układzie, tak jak jest teraz. Ale węgiel przybywa. Nie, no to możemy podnieść tą temperaturę. Słuchajcie, możemy podnieść. Tutaj pracują autonomy, prawda? W każdym. Tutaj pracują ludzie. Jak stoimy z węglem? Chyba widzę, co nie. Dobra, zróbmy inaczej. Trzeba podnieść tą moc. 200 na minus.
Albo zróbmy tak, nie podnosimy tej mocy. Zróbmy tak, tutaj podnieśmy tą temperaturę. Nie wiem, nie wiem, to jest dramat. Też pracuję autonom, więc nie potrzebuję na autonoma takich rzeczy. Proszę podnieść. Okej, rozumiem. Zróbmy tak. Bez tego piątego autonoma to jest po prostu dramat. Trudno, trzeba obciąć nogę, to trzeba. Życie to nie bajka. To się podniesie, powinno być lepiej. Nie potrzebuje takiej temperatury. Tak stoimy ze zużyciem. No to zaraz, teraz wzrośnie, więc spoko. Ajajajajajajajaj. Ciężko jest, słuchajcie, jest mega ciężko. Dziesięć stali, dają da się to zrobić. Rdzenie parowe, ludzie, dajcie mi rdzenie parowe. No jestem, kurde, w miejscu, gdzie towarem deficytowym jest po prostu człowiek. Tam się budowało tych domów, spamowało się domami 500 osób, a tutaj... A tu mi brakuje autonoma. Czy wiem, coś źle zrobiłem na początku? No to jest jakiś pozytyw. To wyłączmy. Jak jest pełne, to nie potrzeba. O, dajmy tak, może inaczej. Tu damy maksa. A ciebie do lecznicy. Mamy sporo chorych osób. Mam pełny skład drewna, więc nie potrzebuję produkować. Jestem ciekawy jednej rzeczy. Oni w baraku 276 zbierają, tak? A ile by zbierali, jakby byli tutaj?
Stos, czyli z baraku więcej zbierają. No tak, bo jest im ciepło, logiczne. To jest logiczne, słuchajcie. Jesteśmy na lekkim minusie z drewnem, z węglem, ale takim wiecie, taki minus to jest, nie jest w ogóle minus. 18 grzejników. Czy możemy coś wyłączyć z grzejników? Pomyślmy. No nie, tego nie włączymy. Jest ok. To teraz wygląda. Nie, to tam muszą opracować grzejniki, żeby się ludzie leczyli. No to też muszą pracować, niestety. Pewnie muszą, bo tu pracują autoboty, więc. Autonomy, autom. A Jezus Maria! Autonomiczne automatony. A! Nie umiem się nauczyć głupiej nazwy. Dalej. Bądźmy dobrzy. Będą się szybciej leczyć, mam dodatkowe racje żywnościowe. Jedzenia nam nie brakuje. Zrobi się cieplej. Zmniejszyłem obciążenie i teraz mamy na minus. Świetna, plus 300 dziennie, ekstra. Będziemy mogli tutaj minus obarzyć. Minus jeden poziom, minus jeden poziom. Nie jest dobrze. W takim układzie dajmy tutaj ludzi. Niech nam szybciej wydają. Świetnie, miałem. Poczekajcie, co ja muszę zrobić? Miałem coś zrobić, ale nie pamiętam. Młot parowy. Żeby szybciej się leczyli. Zróbmy to, teraz będą się szybciej leczyli, więc to wszystko powinno lepiej wyglądać. Kto do mnie pisze? Dobra. Jeden człowiek? Ocalali? Jeden robotnik? No dobra, no jednego będzie dość jest spoko, tak? Zawsze jedna osoba do pracy. Okej, jest. Dobra, co tam masz? Nic tu nie ma, naprawdę. Naprawdę, opuszczony schron i. Poszukuję rdzeni parowych, ludzie. Dziesięciu chorych.
No właśnie. Dobra, trudno. Nie będziemy nic robili, bo lepiej tak niż nie dotrzymać obietnicy. Dwa dni to wejdziemy w ten okres bardzo zimny. Ja raczej muszę teraz zbierać węgiel, a nie się go pozbywać. Skład zasobów na węgiel. Będziemy się szybciej leczyli. Coś tu będzie. No, naprawdę. Tam ktoś musi być w rozbitym pojeździe. No bez kitu. Oczywiście, że węgiel. Muszę zbierać węgiel po prostu, tak? Żeby ogrzać drogę, musiałbym to dałoby się zrobić, tylko musiałbym podnieść temperaturę. I wtedy zamiast zbierać węgiel, bym wychodził na zero. A nie mogę sobie na to pozwolić. Niestety. Chydzenie parowe, wracaj. Patrz, idzie zima. Idzie jakaś burza tam z góry. Dobra. No dobra. No dobra. Za dzień będziemy mieli trzy rdzenie parowe, to nam bardzo poprawi sytuację. Będę mógł postawić jeszcze autobony, automatony! Boże, dobra, kochani. Jest pozytyw, mamy rdzenie parowe. Pięknie Wam dziękuję za oglądanie i mam nadzieję, że zobaczymy się w kolejnym odcinku. Jak tutaj stoimy, to tak dajmy tak jeszcze pyk, o tutaj pyk, o. Żeby leczyć tych ludzi. A Wam mi się dziękuję i mam nadzieję, że zobaczymy się w kolejnym odcinku. Trzymajcie się ciepło, hej.